Bez krawata w Radiu Yard. Przed mikrofonem Paulina Górska, a ze mną w studiu Radio Yard Julianna Olańska, czyli UOS, wokalistka i autorka tekstów. Dzień dobry. Cześć, witam. Julkę można kojarzyć z show telewizyjnego The Voice of Poland. Zajęła tam wysokie miejsce, dostała się do półfinału i tam po raz pierwszy usłyszeliśmy Warstwy, jej singiel, który bardzo dobrze radzi sobie w serwisach streamingowych. Tak mówią, są takie pogłoski, że jest całkiem nieźle. I jest bardzo dobrze. Zacznijmy od tych warstw, bo ten singiel zaśpiewałaś właśnie w półfinale, był to twój autorski numer. Tak, dokładnie tak. No, utwór, który napisaliśmy na potrzeby półfinału The Voice of Poland, oczywiście. Jak każdy inny uczestnik miał taki przywilej napisania swojego autorskiego utworu i zaprezentowania go publiczności. I napisaliśmy go razem z Maurycem Żutańskim i Mimi Wydrzyńską. To nasze takie małe dziecko. I chociaż ta piosenka pojawiła się w ubiegłym roku, to jednak teledysku doczekaliśmy się w sumie niedawno, od kilku miesięcy. Możemy go zobaczyć właśnie na YouTubie chociażby. Tak, no, ale jest to też troszeczkę inna wersja, bo jakby mamy dwie wersje. Okay. Wersja numer jeden to jest wersja sentymentalna, a druga to jest taka wersja katarzis, oczyszczenie się i akceptacja ostateczna swoich wszystkich warstw. Okej, okay, czyli powiedzmy o tej akceptacji warstw, bo możemy rozumieć przez to, że w warstwie tekstowej tej piosenki, tego utworu jest sporo życia Julki, takiego prywatnego życia. Ten utwór jest całą Julką, jaką byłam, jestem i będę na dobrą sprawę. No i to jest taka podróż przez akceptację rzeczy, na które nie mamy wpływu, akceptację tego, kim się staliśmy poprzez wybory, które poczyniliśmy, a to nie jest łatwe. Jakby wszyscy wydaje mi się, że mamy takie problemy na co dzień, że nie zawsze godzimy się z tym, gdzie nasze życie poszło lub jakie decyzje podjęliśmy, ale później koniec końców, no sukcesem jest to, że akceptujemy to, kim jesteśmy i to, co jakby jak przeszłość wpłynęła na to, kim jesteśmy dzisiaj. Moim zadaniem i jakby moją taką misją wewnętrzną jest tworzenie muzyki, która może pomóc ludziom niezależnie od płci, wyznania, miejsca, w jakim życiu się znajdują aktualnie, żeby moje utwory, moja muzyka pomogła im przejść trudny moment, ale nie tylko trudny, ten miły moment również, ale też pomóc odnaleźć taką akceptację i zrozumienie dla samego siebie. Bo moim zdaniem za mało się o tym mówi, za mało jest w nas świadomość i wyrozumiałość do tego, co się dzieje w naszych ciałach, w naszych głowach. A powiedzmy, co dał tobie udział w takim programie jak The Voice of Poland? Bo ta kariera jednak zaczęła galopować, możemy to śmiało powiedzieć. Nie ukrywam, że dzięki temu przede wszystkim zdobyłam się na to, żeby postawić wszystko na jedną kartę, no bo wyprowadziłam się do Warszawy. Tam teraz mieszkam i tam pracuję z niesamowitymi ludźmi nad moim nadchodzącym albumem, który mogę powiedzieć, że wyjdzie w tym roku, jeżeli chodzi o taki album Niespodziankę. Pozwoliło mi to też uświadomić sobie, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć robić pełną parą to, co się kocha. Jednak życie mamy jedno i jakkolwiek trywialnie może to brzmieć, to po prostu postawiłam wszystko, tak jak powiedziałam, na jedną kartę i chcę być szczęśliwa w swoim życiu. Były warstwy, może tak, może nie. To jest kolejny singiel, który też w zeszłym roku miał premierę. Niedawno pojawiła się wersja Szukaj Mnie. Opowiedzmy o tym singlu, bo to jest najnowszy twój singiel. Jeżeli chodzi o Szukaj Mnie i jego nowe wydanie, ja zawsze bardzo mocno utożsamiałam się z wersją instrumentalną, jak i liryczną, tekstową z tym utworem. I postanowiłam, że dlaczego by nie nagrać swojej wersji, która no jest zupełnie czymś innym, czym jest oryginał, który znamy z filmu Kogel Mogel, tak, na przykład, tak? Filmu. Bo nie jest to tak delikatna wersja, nie jest to tak... Pokazujesz to trochę pazura w tej piosence. Pazura, ale w takim współczesnym wydaniu. Mhm. Wydaje mi się, że jest to utwór, który zdecydowanie zasługuje na to, żeby mógł być grany nie tylko podczas wolnego tańca, ale może być też grany w klubie i nawet podczas właśnie zabawy czy wyprawy z przyjaciółmi możemy przeżyć ten moment poszukiwania siebie samych. To jest ciekawa kwestia, którą poruszyłaś, bo faktycznie ten tytuł był często wybierany na przykład na pierwszy taniec weselny, a teraz może być grany też w klubie, tak? W tej twojej wersji. Zdecydowanie tak. I tak jak wspomniałam,
wspomniałam, nie tylko może być to numer, utwór, który jest związany z miłością do drugiej osoby, ale zdecydowanie może być to utwór traktowany jako chęć poszukiwania siebie samego. A powiedzmy jeszcze o płycie, która nadchodzi w tym roku, jak już zapowiedziałaś. Rozumiem, że wszystkie utwory są napisane, gotowe, czekają na odpowiedni moment. Właśnie nie. Jest to ciekawa sprawa, ponieważ wydałam album fizyczny dla swoich fanów, którzy mogli zakupić i wciąż mogą zakupić go na mojej stronie internetowej. I to jest album, który zawiera jakby ekskluzywne utwory, które nie są wydane w streamingach, więc nie są dostępne dla wszystkich. Okay. Czy są to tylko utwory polskojęzyczne, czy też zagraniczne? Bo wiem, że w języku angielskim również śpiewałaś. Tak, natomiast aktualnie tworzę tylko w języku polskim. I to jest album, który jest dostępny u mnie na stronie. Natomiast album, o którym ja wspominam, to będzie album dostępny we wszystkich streamingach. Jest to twórczość, którą robię z wspaniałym producentem, który jest znany bardzo dobrze. To jest Sermich, czyli producent, który mnie, no jest najbardziej znany z produkcji z takimi ludźmi jak Tede. No ale aktualnie wydali niesamowity album z Kalim oraz niedawno świeży album z raperem Plan B. Czyli to jest taka zajawka, że może trochę zarapujesz na tej płycie? Nie, nie, zdecydowanie nie, ale zarówno ja i Michał, czyli Sermich, znaleźliśmy, to znaczy ja zawsze wiedziałam, że to jest człowiek, z którym ja się dogadam muzycznie, to było zawsze moje marzenie stworzyć z nim utwór. Bardzo długo obserwowałam jakby jego drogę, jego karierę, jego twórczość i wiedziałam, że ja jako osoba, która ma niesamowitą chęć tworzenia w stylu funkowym, funkowo-popowym, elektronicznym, to jest to osoba, z którą chciałabym pracować. Właśnie, bo ty lubisz eksperymentować, jeżeli chodzi o warstwę nie tylko tekstową, ale właśnie muzyczną. Mieszasz te gatunki. A po co się ograniczać? Zdecydowanie tak, ale teraz wiem, że właśnie ten kierunek, czyli elektroniczne funky pop, to jest coś, co pokazuje stuprocentowo UOS na scenie, bo jest energetyczne, jest sentymentalne, bo pozwala na sięgnięcie do przeszłości, wyciągnięcie z tego dobrych wspomnień i znalezienie się w teraźniejszości, więc zdecydowanie ja jako UOS czuję się w tym rewelacyjnie. Rozwijasz się salowo, ale powiedz, czy jako już doświadczona wokalistka, która też od kilku lat jest na scenie, bo jesteś od tych lat kilku, jeżeli nie kilkunastu nawet, czy marzy się może tobie duet z jakimś artystą polskim, zagranicznym? Jak to wygląda? Oczywiście. Miałam takie marzenie i wciąż mam, żeby nagrać utwór z Igorem Herbutem, którego bardzo sobie cenię za jego wrażliwość, emocjonalność i niesamowitą, niepowtarzalną barwę głosu, jeżeli chodzi o polski rynek. I to jest taka moja mała tajemnica. Którą może, jeżeli możemy ją zdradzić, to słuchamy, jeżeli tak, nie, to nie zostanie tajemnicą. Igor, jeżeli tego słuchasz, zapraszam. Ale tak, no jakby Igor jest moim numerem jednym, jeżeli chodzi o kolaborację. Natomiast odkąd pracuję z Sermichem, coraz bardziej otworzyłam się na twórczość hip-hopową. A jednak. No, taki mały insight. Ja nie zapomnę, jak byłam młodsza i uświadomiłam sobie, że przechodziłam przez wszystkie etapy muzyczne, zaczynając od właśnie hip-hopu. Kiedyś byłam bardzo dużą fanką hip-hopu, rapu. Przechodząc przez punk, rock, metal, później pop, z czego się bardzo cieszę. Natomiast wydaje mi się, że to byłaby bardzo ciekawa fuzja, jeżeli chodzi o UOS i element hip-hopowy. To czekamy. Z niecierpliwością obserwujemy też twoje media społecznościowe i zapraszamy słuchaczy do obserwowania twoich mediów społecznościowych. Dziękujemy za spotkanie, a gościem Radia Jar była Julianna Olańska, czyli UOS. Dziękuję bardzo. Bez krawata w Radiu Yard.